Witajcie, witam Was na dzisiejszym filmie. To kolejny film ze serii Biedny Rolnik, Talerzówka 80, no już nie 80, tylko 10-12 czuł rozwieziony obornik, trochę brakło. Ja już więcej tu nie powiedziałem na to pole. No i ten rozrzutnik podmieniliśmy se na tego, oto tego, bo z tamtym se nie dawał rady. Myślę, że z tym se będzie dawał radę. No spokojnie. No i udało się nam dostać oto takiego John Deere'a na testy 6530. Przywieźli go dzisiaj, no i mamy go na cały wrzesień i październik. No i teraz końcówka sierpnia i wrzesień, październik. Dobra, więc John Deere'a już odpalamy, już tam ogarnąłem se, więc już koło placu pojeździłem, jak tu wszystko ma chodzić. Gdzie tu wszystko co jest? Jeszcze trzeba to odpinanie przestawić. Ładnie chodzi. Myślę, że tak leciutko tą talerzówkę będzie przeciągnął, nie będzie miał żadnych problemów. 125 koni. Udało się nam dostać takiego Johnata. Lecimy na ten kawałek. Tym to pola będzie ubywało. Ładnie to tu zabiera. John Deere też szybko z nim lata, to jest zrobione, ładnie pocięte. No ładnie pola bywa, szybko to zrobimy po opcie. Idzie ładnie. Thank you.
No, to pola ubywa takim bytkiem. Talerzówka duża, ona ma 80, to by 10 uszczów, a 10, 14, to długo by się nie kończyły. Ile fabryka dała tyle żołnierzom pracy i na się dom. Talerzówka to spokojnie ciągnie 125 koni, to można szybko latać. Jakieś omijaki są, trzeba ich wziąć. A to w filmie myślę, że dużo uda się stanieżować. Tu robota idzie. Może kiedyś takiego się to robimy. Na tych poprzeczniakach na pół talerzówki bierzemy, bo to tak, coś jest wzięte. Tak zamiast po prostu jechać, no to nie dźwigamy talerzówki, tylko widzicie jak zawracamy. Tak trzeba nawrócić i tak, a tak to będzie tu przetalerzowane więcej razy. Dziesięć minut, no to ja dłużej jak 10 minut, jakie pole skończone. No 10 minut. Dźwigamy i lecimy na kolejne kawałki.
Tam była pszenica jarka, a tam teraz będzie zasiana ozima pszenica. Zobaczymy, bo pracownik nie chce stale, żeby... Nie wiem, czy w ogóle żaden pracownik nie chce jeździć. No teraz z górki to pójdzie. Nawet do 25 na godzinę. Długie pole to będzie ubywać, tylko pod górkę może być ciężko. Za drążką też pole nieużytek leży i leży. Na nim to można zawracać. Tylko z zasieczą jest rotacyjna. On teraz pracownik leci. Jak już pracownik leci, to nie jeździ. Mamy 80 opalony i spróbujemy a ten rzutnik pociągnąć. Unia Tytan 6. Ruskiem znowu będziemy ładować kolejny rozrzutnik. Tak się dobrze ładuje. Pięknie się prezentuje, nawet 80. Spalamy płatka i ładujemy. Lepiej się na niego będzie ładować. Myślę, że lepiej pójdzie niż tam. Ja jeszcze próbuję co zobaczyć. Dobra. No i dzisiaj w niej też, jak już ostatnio wspomniałam, będzie mowy. Do tamtego agregatu, żeby był. Tym dużo też nie posialiśmy. A tam 4-metrowy to będzie szło. Ciężko ma zjechać z tej górki, ale... Trzeba widełkami ładować. Czemu nam się pszenica nabrała? Powie mi to ktoś? Teraz znowu trzeba to przysypać. Mam się prawie 700 kg pszenicy nabrało. No to jest bardzo.
Zależowanie to idzie jak... Strasznie się. Idzie 800 kilo wałuszka, ale jak się naładuje. Będziemy zobaczyć, ile jest. Czy jeszcze jeden rozrzutnik będzie, skoro jest tamtąd? Może będzie. Może nie. Się tam to odchodzi. Jeszcze zobaczyć muszę, ile ten pracownik tam zrobił. No, prawie kończy. A my tam lecimy. Dobrze, 80 szła i rozrzutnik się nie psuł. Będzie dobrze.
No ładnie, szeroko rzuca. Czemu kasa nie idzie do przodu, tylko do tyłu ciągnie? Wywala mi obornik, nie wiem. Czemu nie pojedzie do przodu? Do tyłu, po co do tyłu ten pracownik jedzie? Pracownicy w parkingu. I czemu już nie jedzie? I skręcam u... No i zakończył pracę. Jak samo sobie zrobisz, to pracownik ci nic nie zrobi. Mieli ci pracownicy być poprawieni. Dobra, lecimy pod górę. Bardzo malutko dawamy tego towaru. Mamy dużo kawałków, nam musi starczyć. No, tu pola ubywa. Dobra, trochę tu rozrzuciliśmy jakąś połówkę pola, widzicie ile poszło, malutko, za bardzo nic, tyle tylko dajemy, poszło no 600 kg, malutko, bo nie to, nie mamy tyle obornika, a chcę na każdy kawałek to obudać. Dobra, zostawcie łapeczkę w górę, subika, trochę pozależy, myślę, że żołnierz je sprawdza.
Jeszcze będzie u nas wrzesień, październik, więc jeszcze nim pojeździmy dużo, bo wszystko nim będziemy talerzować i prawdopodobnie też nim będziemy olać i siać też. Dobra, trzymajcie się. Do kolejnego. Na razie, cześć, siema.